Cześć, tu Kasia z Nord.pl. Piotrek pokaże, jak wymienić prowadnicę szuflady w lodówce. Zachowaj bezpieczeństwo, przed każdą wymianą odłącz urządzenie od źródeł zasilania. Przed wymianą prowadnicy pojemnika na warzywa zdejmij pojemnik, aby uzyskać dostęp do śruby. Odkręcaj ją. Nasuń z powrotem prowadnicę i odkręć drugą śrubę. Ponownie wysuwam, przytrzymuję ją i przy użyciu śrubokrętu płaskiego naciska na zaczep, aby całkowicie zwolnić prowadnicę. Dodatkowo pamiętaj o tabliczce znamionowej urządzenia, o której również mówiłam w filmie. Link znajdziesz w opisie filmu. Nową prowadnicę umieść w zaczepie i dokręć śruby mocujące. Wymiana prowadnicy po drugiej stronie lodówki odbywa się tak samo. Po zakończonej wymianie nałóż pojemnik na warzywa. Zamienne prowadnice do szuflad znajdziesz na nord.pl. Jeżeli chciałbyś zobaczyć jakiś inny filmik instruktażowy dotyczący wymiany części w lodówce, daj znać w komentarzu, może uda nam się Ci jakoś pomóc. Pamiętaj również, że wszelkie naprawy najbezpieczniej zlecić fachowcom. Znajdź serwis w swojej okolicy.